Dobry wieczór Państwu. Wszystkie polityczne drogi wiodą dziś do Paryża. Wieczorem do stolicy Francji odleciał premier Tadeusz Mazowiecki. Panie premierze, jakie będzie znaczenie Pana zdaniem tej konferencji podpisanych porozumień dla bezpieczeństwa Polski, naszej polityki zagranicznej? Myślę, że bardzo duże z punktu widzenia kształtowania się nowej architektury Europy, ponieważ ta konferencja odbywa się w sytuacji, której nikt przedtem, wtedy, kiedy uchwalano termin tej konferencji, nie przewidział. Jest to po prostu nowa zupełnie Europa i z tego powodu przywiązuję wagę do tej konferencji nie tylko z punktu widzenia tych spraw, które wcześniej były planowane i przygotowane, ale z punktu widzenia całego procesu kształtowania się nowej architektury Europy, a zwłaszcza przyspieszenia, zbliżenia obu części Europy. Z decyzją o rozwiązaniu Komitetu Obywatelskiego w Krośnie nie zgodziła się część działaczy i powołała do życia nowy Komitet Obywatelski, który, jak zadeklarowano, będzie współpracował z Komitetem Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. Krakowskie MPK nadal strajkuje. Na coniedzielne kiermasze, giełdy, przetargi można było dotrzeć tylko własnym samochodem, zastępczym autobusem albo dorożką. Planty, ulubione miejsce spacerów były dziś puste. Krakowianie naspacerowali się już dość w ciągu tego tygodnia. W napisach na przystankach pomysły na ratowanie miejskiej komunikacji, ale i trochę żalu. W dalszym ciągu brak oficjalnych zapowiedzi przerwania trwającego już trzeci dzień strajku komunikacji miejskiej w Gdańsku. Protestujący pracownicy PKM jak dotąd ani razu nie wpuścili ekipy telewizyjnej do zajezdni autobusowej. Komitet strajkowy postanowił też co najmniej do 21:00 nie informować o decyzjach, jakie zapadły na dzisiejszej popołudniowej naradzie. Ten znak obejrzeli Państwo po raz pierwszy równo przed rokiem. Jak zarzekał się nasz szef Jacek Snopkiewicz, nie chcemy obchodzić rocznic, ale z pewnością czas na pierwsze podsumowania. Wiadomości przyznały tytuł Polityka Roku wicepremierowi Leszkowi Balcerowiczowi. A tytuł Dziennikarza Roku Stefanowi Kisielewskiemu i Adamowi Michnikowi. Chciałem, nawiązując do tych rękawic, powiedzieć, że one będą dobrym symbolem dalszej skuteczności walki z problemami gospodarczymi. A nie, powiedzmy, nie będą dobrym symbolem tego, co może się zdarzyć, jeżeli chodzi o związki polityki i gospodarki. Adam Michnik o 16:00 miał wiec w Radomiu. Jego wypowiedź nagraliśmy wcześniej. Przyznać się muszę do pewnego wzruszenia i zażenowania. Wzruszenie naturalne, że zostałem wynagrodzony, a zażenowanie się bierze stąd, że zwykle te nagrody, jakie dostawałem, to były wyroki, kopy, kopniaki i obelgi. Ja liczę na to, że ta nagroda tego do końca nie zmieni, że te obelgi, które ostatnio otrzymuję, będę otrzymywał nadal. Jestem szalenie zaskoczony tą nagrodą, zdziwiony, także trochę zdziwiony towarzystwem, w jakim ją otrzymałem. Pana premiera Balcerowicza szalenie cenię jako człowieka pracowitego, upartego, i jako sportowca. Jeśli chodzi o kolegę Michnika, no nie bardzo mamy dobre stosunki ostatnio. Pamiętam, że kolega Michnik nie chciał przyjąć nagrody Słonimskiego, bo dostał tą samą nagrodę Janusz Korwin-Mikke. No dał tu dowód, że zapomniał o liberalizmie i przejął się totalizmem. No ale może liberalizm wróci, czego nam wszystkim życzę. Dziękujemy za kwiaty z mysiadła i ciastka od Bliklego. Wiadomości wieczorne już dziś o 23:05. Do zobaczenia.